Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 17 czerwca. Dziś, w krótkim odcinku Dużego Pałacu, razem z Wojtkiem Szackim, zapraszamy do studia przedmeczowego dzisiejszej debaty prezydenckiej. Ten podcast ma bardzo krótki termin ważności, dlatego będziemy mówić szybko, krótko i mam nadzieję na temat. Wojtku, w telegraficznym skrócie, jakie pamiętasz poprzednie debaty i dlaczego zmieniły one bieg polskiej historii politycznej? No, są oczywiście debaty tak zwane przedpotopowe, czyli sławna debata Lech Wałęsa, Alfred Miodowicz z lat 80., która na pewno zmieniła bieg polskiej historii. Później była sławna debata też Jarosław Kaczyński, Adam Michnik, która skończyła się wygraną Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast już mniej żartobliwie i z czasów nowszych, no to oczywiście dwie debaty się przypominają. Jedna w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. No i druga w 2015 roku w wyborach parlamentarnych, gdy Adrian Zandberg wykończył SLD i Barbarę Nowacką. Ja bym jeszcze przypomniał debatę Kwaśniewski-Wałęsa i sytuację, w której Lech Wałęsa nie chciał podać ręki. I oferował nogę. I oferował nogę Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, co zostało nagrane i niespecjalnie, zdaje się, pomogło Lechowi Wałęsie w tych wyborach, które przegrał. No i też nie pamiętam świetnie tych debat Duda-Komorowski, ale mam wrażenie, że tam też one zakończyły się dosyć spektakularną jednak porażką Bronisława Komorowskiego i też nie pomogły jego szansom na reelekcję. Wojtku, a czy uważasz, że tamte debaty rzeczywiście zmieniły bieg historii, to znaczy, czy miały rzeczywisty wpływ na wynik jednych, drugich czy trzecich wyborów? Ja nie zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o ocenę debat tych z 2015 roku prezydenckich. Uważam, że i pamiętam też taki chór komentatorów, że tam w zasadzie był remis, ewentualnie remis ze wskazaniem na tę czy inną stronę. Więc tutaj bym nie śmiał snuć jakichś daleko idących przypuszczeń. Natomiast bez wahania powiem, że w 2007 roku ta debata, w której Donald Tusk pokazał się znacznie lepiej niż Jarosław Kaczyński, był dużo lepiej przygotowany, w dużo lepszej formie. To był Tusk chyba w ogóle w najlepszej formie w życiu politycznej. To zmieniło ewidentnie sytuację, no bo to było chyba półtora tygodnia przed wyborami i wtedy jeszcze Platforma nie była pewna zwycięstwa w wyborach. Co więcej, z tego co pamiętam, to w sondażach prowadził jeszcze wówczas PiS. Ta debata na pewno pomogła Platformie odwrócić trend i wygrać wybory. No i ta druga debata, która mi zapadła najbardziej w pamięć, to ten 2015 rok. Prawdziwym zwycięzcą tej debaty był Jarosław Kaczyński. No ponieważ bardzo dobry występ Adriana Zandberga i bardzo marny występ Barbary Nowackiej sprawił, że Lewica nie przekroczyła progu. Razem przekroczyło próg subwencyjny, ale nie weszło do Sejmu. A Jarosław Kaczyński mógł się cieszyć z samodzielnej większości po raz pierwszy. No to jeszcze szybko, jaki jest ten mechanizm? To znaczy, to jest tak, że Polacy zasiadają przed telewizorami i radioodbiornikami i słuchają i stwierdzają, nie no w sumie to jednak ja nie zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, tylko jednak zagłosuję na Andrzeja Dudę, albo w drugą stronę oglądają sobie, myślą, Jezu, jaki fajny jest ten Stanisław Żółtek, chyba jednak oddam na niego głos. No dla mnie to jest dość tajemnicza sprawa, bo myślę, że dużo ludzi ogląda tę debatę, czy też te debaty trochę inaczej niż ludzie, którzy na co dzień się interesują polityką. Myślę, że wiele osób przywiązuje wagę do tonu, do brzmienia głosu, do tego, jak dany kandydat po prostu wypada w telewizji, czy mówi z sensem według nich, a mniej chodzi tutaj o ocenę programów, czy też opcji politycznych. Myślę, że tutaj kandydaci mają okazję się po prostu pokazać trochę jako ludzie. I dla wielu wyborców, którzy są niezdecydowani, wahają się na kogo zagłosować, czy zagłosować, oni z ciekawością włączają sobie wieczorem telewizję i komentują, kto ma jaki garnitur, kto jak mówi, kto ma cięte riposty, a kto nie błyszczy w takiej debacie. Ja nie sądzę, żeby tu się wydarzyły jakieś fundamentalne rzeczy w tej dzisiejszej debacie. Ale myślę, że i tak parę milionów ludzi co najmniej tę debatę obejrzy i jakieś mikroruchy sondażowe po tej debacie mogą nastąpić.
To jeszcze wykorzystam okazję, już nie dając sobie szansy do riposty, żeby jednak pobronić tego 15 roku i przypomnieć, że Paweł Kukiz upadł bardzo dobrze w pierwszej debacie i wtedy zaczął się jego taki duży skok sondażowy. Oczywiście tutaj więcej rzeczy się na to składało, ale to wydaje mi się, że tak jest zawsze z tymi debatami, że one współgrają z innymi procesami kampanijnymi i nie odbywają się w próżni. I jest taka opowieść, że to debata otworzyła oczy wielu Polakom na to, że jest taki kandydat jak Paweł Kukiz i że warto na niego zagłosować, co według wielu komentatorów i politologów utorowało drogę do prezydentury Andrzejowi Dudzie. Przechodząc do czasów nowożytnych, chciałem się ciebie zapytać, czy debatę twoim zdaniem może wygrać i jak to ocenić? Znaczy, jak ocenić, kto zwyciężył, a kto poległ w debacie? Chyba w zeszłym tygodniu mówiłem, że debat się nie wygrywa, tylko debatę można przegrać, ale to jest trochę żonglerka słowami. Jak o tym sobie pomyślałem, to już chyba teraz bym tak nie powiedział. Donald Tusk ewidentnie wygrał z Jarosławem Kaczyńskim w 2007 roku i Adrian Zandberg ewidentnie wygrał z Barbarą Nowacką w 2015 roku. Także uważam, że można wygrać debatę, przy czym wygraną może być też utrzymanie stanu posiadania i nieprzegrana w debacie. A jak to się ocenia? No, to jest trochę konsensus ekspertów. Myślę, że duże znaczenie ma tutaj ta bieżąca ocena na Twitterze. W zasadzie wszyscy dziennikarze polityczni, wszyscy komentatorzy, a także ważne osoby na Twitterze, czasem anonimowe, ale mające dużą liczbę followerów, na bieżąco oceniają debatę. I w ten sposób wytwarza się jakaś na razie mikroopinia publiczna, potem to przechodzi do mediów, również te tweety są cytowane przez największe portale zwykle. Nakręca się taka atmosfera, oczywiście są też studia telewizyjne po debacie i w ten sposób powoli uciera się opinia, kto wygrał, kto przegrał. Zwykle to nie jest takie ewidentne, bywają różne głosy, ale suma summarum, po paru godzinach od debaty już można ocenić może nawet nie tyle kto wygrał, ile co myślą największe media i najważniejsi komentatorzy. Kolejne pytanie do ciebie, Wojtku. Czy uważasz, że fakt, że ta debata odbędzie się w TVP, a pytania układają weseli dziennikarze telewizji publicznej, program prowadzi Michał Adamczyk, który nie słynie z bezstronności. Czy to gra na korzyść prezydenta Andrzeja Dudy, czy raczej gra na korzyść innych kandydatów, a przede wszystkim głównego pretendenta, czyli Rafała Trzaskowskiego? Oczywiście, że gra na korzyść Andrzeja Dudy. Prezydent gra u siebie, trzymając się stylistyki sportowej. Ma zapewnione koło ratunkowe w postaci prowadzącego, który, tak jak mówiłeś, nie jest wzorcem bezstronności, by powiedzieć najdelikatniej. I jak może taka debata wyglądać, pokazała już debata samorządowa w 2018 roku, gdy dziennikarka TVP przerywała Rafałowi Trzaskowskiemu zresztą, kandydatowi na prezydenta Warszawy, i pomagała Patrykowi Jakiemu, który wówczas z Trzaskowskim rywalizował. W wyborach to nie pomogło specjalnie, ale w debacie pewnie i owszem. Ja nie wiem, czy prezydent zna pytania, które padną w czasie debaty. Nie będą to pewnie pytania specjalnie zaskakujące. Będzie to prawdopodobnie w jakiejś formie powtórzone to, co mieliśmy okazję oglądać przed tymi wyborami, których nie było 10 maja. I prezydent, ja nie wyobrażam sobie, żeby on mógł ponieść jakieś wielkie straty w tej debacie. Trudno go będzie zaatakować, czasu jest niewiele. Jeśli nie dojdzie do jakiejś spektakularnej wpadki, jeśli nie będzie miał, nie wiem, kłopotów z głosem albo nagle nie przytrafi mu się jakiś zjazd formy w czasie tej debaty, to raczej nie sądzę, żeby mu się wielka krzywda stała. To ja tu pozwolę się z sobą nie zgodzić. Wydaje mi się, że to trochę jest tak, trzymając się tej metafory piłkarskiej, że rzeczywiście prezydent gra u siebie, a sędziowie są przekupieni. Natomiast... I będzie dostawał diagonalne podanie od prowadzącego. Tak, natomiast na koniec dnia nie liczy się to, ile bramek wpadnie, tylko wrażenie za całokształt. I może się okazać, że fakt, że będzie takie poczucie, że to wszystko jest ustawione pod jednego zawodnika, koniec końców zagra na Trzaskowskiego, szczególnie w tej kampanii, w której Rafał Trzaskowski dosyć zgrabnie wykorzystuje ciosy idące ze strony mediów publicznych i TVP Info i wykorzystuje na swoją korzyść. Więc może się okazać, że fakt, że będzie atakowany, może obrócić w jakiś swój atut. W drugą stronę jest kwestia tego, że jednak trzeba pamiętać, że prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie będzie atakowany przez co najmniej
wskazywałbym 8, a może nawet wręcz wszystkich 10 kontrkandydatów, co z kolei może się przełożyć wbrew pozorom na jakąś przewagę Andrzeja Dudy, bo będzie takie poczucie, że on jest cały czas atakowany i sympatia widzów będzie jednak z tym człowiekiem, który musi przyjmować ciosy zewsząd. No, ale sądzę, że Rafał Trzaskowski też będzie przyjmował ciosy zewsząd, bo pamiętajmy, że dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, a przede wszystkim Szymona Hołowni, to jest ostatni moment, żeby jeszcze zaistnieć w tych wyborach. I gdybym był na ich miejscu, to prawdopodobnie zaatakowałbym bardziej Rafała Trzaskowskiego, z którym rywalizują, a nie Andrzeja Dudę. I tu ci przerwę i dopytam, w jaki sposób uważasz, że oni powinni takie ciosy wyprowadzać? Jak to zrobić, żeby nie być zbyt agresywnym? Jak to zrobić, żeby nie zrazić do siebie wyborców antypisowskich, których jest na pewno bardzo dużo po stronie Szymona Hołowni, a prawdopodobnie też sporo wśród elektoratu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak byś miał doradzić, albo jak byś miał się zastanowić, w jaki sposób Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powinni wyprowadzać ciosy w tej debacie? Szymon Hołownia może oczywiście mówić o niespełnionych przez Rafała Trzaskowskiego obietnicach, czyli o jego braku wiarygodności. Może podkreślać, że jest reprezentantem Platformy Obywatelskiej, od czego Rafał Trzaskowski ucieka. Cała ta kampania Trzaskowskiego polega na ucieczce przed Platformą Obywatelską. Ten ruch z przekazaniem flagi Platformy Obywatelskiej jest już zgrany i niemożliwy, bo prawdopodobnie kandydaci nie będą mogli opuszczać swoich stanowisk, choćby z powodu koronawirusa. Ale jakaś próba sklejenia Trzaskowskiego z Platformą, która jest jednak wciąż raczej szyldem, który niespecjalnie pomaga w kampanii, myślę, żeby pomogła Hołowni, który może eksponować swoją bezpartyjność, obywatelskość. I myślę, że Kosiniak-Kamysz może iść w podobną stronę. Może się przedstawiać jako ten kandydat, który łączy, a nie dzieli. A jakie konkretne ciosy wyprowadzą, no to myślę, że sztaby teraz liczne się zastanawiają. Ale myślę, że to Trzaskowski będzie atakowany mocno przez pozostałych kandydatów opozycyjnych. Jak myślisz, Andrzej Duda, kogo obierze na celownik? Czy bardziej będzie pomijał słowem i czynem innych kandydatów? Czy myślisz, że raczej będzie dyskutował i atakował Rafała Trzaskowskiego? Czy tak jak widzieliśmy w debacie przed wyborami nieodbytymi, będzie atakował na przykład Kosiniaka-Kamysza, bo to tam ma istotną część elektoratu do zdobycia przed drugą turą? Myślę, że Andrzej Duda będzie chciał przede wszystkim przetrwać bez strat tę debatę. Myślę, że sztabowcy będą chcieli przekonać prezydenta, żeby nie dał się sprowokować tym razem. Wówczas doszło do takiej, w tej debacie, o której wspomniałeś, doszło do emocjonalnej wymiany zdań między Kosiniakiem-Kamyszem a Dudą. Dwa razy chyba były takie spięcia. W tym momencie to jest niespecjalnie chyba potrzebne, bo myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę w otoczeniu prezydenta, że cokolwiek się stanie, to i tak Andrzej Duda będzie pierwszy w pierwszej turze i że raczej Rafał Trzaskowski będzie drugi w pierwszej turze. No i chodzi o to, żeby występem w debacie nie zmienić jakoś proporcji, żeby po prostu dowieść to prowadzenie, które w tym momencie mają. I jakieś ryzykowne zachowania, jakaś utarczka słowna, no to niekoniecznie pomoże, niekoniecznie będzie budowało powagę prezydenta. Jedna z osób, która tradycyjnie dobrze wypada w debatach, to jest Krzysztof Bosak. To jest z kolei kandydat, za którego elektoratem też mam wrażenie pociąga wzrokiem sztab Andrzeja Dudy. Jak myślisz, czy Krzysztof Bosak wypadnie dobrze w tej debacie oraz czy to mu cokolwiek da? Bo ja tu podzielę się moją szybką obserwacją. Mam wrażenie, że do Krzysztofa Bosaka przeległa taka opinia osoby, która dobrze wypada w debatach, co spowodowało, że poprzeczka jest za wysoko zawieszona i w momencie, kiedy on mówi sprawnie, poprawnie i robi to, co powinien robić kandydat skrajnej prawicy, to wszyscy trochę przechodzą nad tym obojętnie, no bo już mają takie wrażenie, że takiego Bosaka już widzieli, więc on musiałby, wydaje mi się, wypaść jakoś nadzwyczajnie, żeby znowu przebić się przez gąszcz 11 kandydatów. Ta kampania trwa już bardzo długo. Trochę mamy już te twarze poza Trzaskowskim opatrzone. Więc ja po żadnym z uczestników nie spodziewam się wielkich fajerwerków, natomiast większość z nich z kolei jest sprawna medialnie. Nie ma tutaj już Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która wyraźnie odstawała, jeśli chodzi o formę telewizyjną
od pozostałych kandydatów. Moim zdaniem jeszcze Marek Jakubiak jakoś nie dźwignął tej poprzedniej debaty. Mówię o głównych kandydatach. Natomiast Szymon Hołownia, wieloletni dziennikarz telewizyjny, wiadomo. Krzysztof Bosak, od lat uznawany za bardzo dobrego mówcę. Andrzej Duda, no, wytrenowany, doświadczony, od 5 lat prezydent. Rafał Trzaskowski wypada moim zdaniem bardzo dobrze w mediach. No i Władysław Kosiniak-Kamysz, który też zrobił przez ostatnie lata olbrzymie postępy i stał się takim politykiem, który w debatach wypada zwykle bardzo dobrze. Więc spodziewam się tutaj dość mocnej walki, wielu ciosów, ale nie sądzę, żeby doszło do nokautu na którymkolwiek z frontów, ponieważ ci zawodnicy są po prostu dobrzy. Dobra, to ostatnie pytanie o szalony peleton. Czy myślisz, że ktoś z tych kandydatów mniej poważnych, jakich nazwałeś, ma szansę tutaj zapunktować, przebić się i w konsekwencji wyjść poza 1% poparcia 28 czerwca? Myślę tutaj przede wszystkim, nie wiem, o Pawle Tanajno i o Stanisławie Żółtku, a może o nowym kandydacie, panu Witkowskim, który sam siebie tytułuje jako polski Bernie Sanders. To jest nowa twarz, o której zapomniałeś. Tak, o której już nie pamiętam. No, mieliśmy w tej debacie, do której się tutaj często odwołujemy, czyli tej z maja tego roku, występ Pawła Tanajny, który przykuł uwagę mediów, natomiast nie przełożył się w żaden sposób na sondaże. Prawdopodobnie któryś z tych kandydatów, i najpewniej będzie to właśnie Paweł Tanajno, znowu zrobił jakiś show, będzie odpowiadał nie na temat, będzie mu pewnie wielokrotnie dziennikarz TVP przerywał. Dowiemy się pewnie różnych ciekawych rzeczy od niego, od Pawła Tanajny. Nie mam wrażenia, że jest jakiś klimat społeczny, żeby któryś z kandydatów tych mniej liczących się obecnie stał się liczącym się kandydatem. I myślę, że żaden najbarwniejszy nawet występ w debacie tego nie zmieni, tak jak nie zmienił tego ten majowy występ. Tam były później jakieś próby przekucia tego występu Tanajny w jakiś ruch społeczny. Były protesty przedsiębiorców zwożonych przez Tanajny do Warszawy. I nic, no, jak było zero z hakiem w sondażach, tak jest zero z hakiem w sondażach. No dobrze, Wojtku, to dziękuję bardzo. To by było na tyle. O 21:00 zapraszamy wszystkich Państwa przed telewizory, radioodbiorniki, a nawet może przed internet. A my obejrzymy sobie tę debatę, następnie ją skomentujemy i we czwartek rano wrócimy do Państwa z bonusowym odcinkiem Dużego Pałacu, w którym postaramy się ocenić, kto przegrał, kto zyskał i co z tego wszystkiego wynika. Dziękuję i muszę to powiedzieć, bo przez cały ten odcinek zastanawiam się, kiedy to powiem, mi się nie udało, więc powiem na koniec. Dziękuję Jackowi Gmochowi tego podcastu, czyli Wojtkowi Szackiemu, i do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.